Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Szymon Jabłoński z tej strony. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat mojego błędu hodowlanego, dość sporego błędu. Opowiem wam, jak to u mnie wyglądało. Dotyczy to żółtego guzka pomylonego z ospą. Amatorsko gdzieś tam się znam na tych gołębiach, na tych chorobach. Byłem święcie przekonany, że jest to ospa. Przyjechało też do mnie dwóch znajomych, naprawdę z doświadczonych, starszych hodowców, którzy też również mi mówili, że to jest ospa i tak dalej. Dlatego ja też, że tak powiem, święcie byłem przekonany o tym. Natomiast nie dawało mi to spokoju, że gołębie były szczepione na ospę i nagle by ospa u jednego gołębia wystąpiła. Coś mi z tym trochę nie pasowało. Dodałem też zapytanie, pamiętam jesienią wtedy na grupie też odnośnie tego, też mi hodowcy pisali, że to jest ospa. No także chyba dlatego też jak postąpiłem. Podkreślić też tutaj trzeba, że jesienią u mnie tutaj ten żółty guzek panował. Jesienią nie miałem za bardzo też trochę czasu na tego gołębie, przez miesiąc czasu to praktycznie mnie nie było. Takie były zaniedbane trochę, także to trzeba przyznać. Może nie, że zaniedbane, ale na pewno nie były doglądane tak jak powinny być, także to trzeba przyznać bez bicia. No i słuchajcie, odcinek dzisiaj dotyczy tego, że dotychczas nigdy się nie spotkałem, żeby żółty guzek wychodził gołębiowi gdzieś na zewnątrz, wokół dzioba i tak dalej. Postanowiłem o tym materiał nagrać, bo na fejsie wczoraj i przedwczoraj widziałem, właśnie taki temat też panował, też jakiś chłopak dodawał, jeden później drugi dodawał, że właśnie takie przypadki ma jak u mnie. No i też tam hodowcy pisali, że to jest ospa, natomiast u mnie to nie była ospa. Słuchajcie, zaraz wam tutaj wkleję zdjęcie, sobie zobaczycie, jak to u mojego gołębia wyglądało, a niestety pokażę wam, co się stało po 5 dniach. Widzieliście zdjęcie, jak gołąbek wygląda. Zobaczcie niestety, co gołąbkowi się w dalszym ciągu stało. Zaraz o tym opowiem. Dolna część dzioba. Staram się wam to fajnie pokazać. Bo właśnie teraz dobrze widać. Zobaczcie. Dolna część dzioba. Tutaj z tej strony, tutaj na dole miał właśnie ten żółty guzek. Ten żółty guzek, narość wyszła mu tutaj na zewnątrz dopiero. Po jakichś 5 dniach zauważyłem też od środka, że jemu to wychodzi. Gdybym, że tak powiem, nie był uśpiony tym, że myślałem, że to jest ospa, może bym go częściej doglądał i szybciej mógł zareagować, szybciej bym zareagował na to. No i tutaj co się stało, tutaj gdy miał ten żółty guzek właśnie na tej części dzioba, po prostu tak jakby to ścięgno, ta kość mu przegniła, no i przez co dolny dziób uciekł mu tak jakby na bok. No niestety bardzo, bardzo niefajnie to u gołębia wygląda. Co mogę powiedzieć, no gołąb sobie radzi fajnie, je normalnie już, bo przez pierwszy tydzień, półtora miał duże problemy z jedzeniem, gdy ten dziób mu tak na bok skręcił, ta kość albo to ścięgno tam przegniło, ten dziób zaczął mu uciekać na bok. Ja próbowałem różnych metod, próbowałem mu to na noc taśmą sklejać i tak dalej. Całą noc było ok, rano gdy to zdejmowałem, dziób z powrotem wracał na bok, także nic to nie dało, niestety już ma tutaj tak uszkodzone. Przez pierwszy tydzień, półtora ciężko go miał z jedzeniem, jego samego do worka wrzucałem z karmą, sam sobie jadł, wtedy nadążał, najadał się, że tak powiem. No i co, no i odnośnie właśnie jeszcze tej choroby, byłem święcie przekonany, że to jest ospa. Wszystkie, że tak powiem, tak wizualne te wskazówki też wskazywały na to, że to jest ospa. Okazało się, że jest to rzęsistek, żółty guzek. Gdy się zorientowałem, bo już za późno, bo już miał to narośle, właśnie przegniło, wyżarł mu tutaj tą kość, no dostał antybiotyk, wszystko fajnie, pięknie zeszło, pomogło, zeszło, no ale niestety ten dziób już został taki, no, taki właśnie skrzywiony przez mój błąd, moje niedopatrzenie, niestety gołąbkowi się takie coś stało. No co mogę powiedzieć, no gołąb normalnie je, normalnie się paruje, wszystko jest ok. Także na pewno ze stada go nie usunę. Wiem, że zaraz polecą jakieś tam komentarze, że do usunięcia, że z niego nic nie będzie i tak dalej. Bardzo możliwe. No ja nie mam sumienia, żeby go gdzieś tam usunąć. Zginie w kabinie, no to zginie. Zwłaszcza, że jest to bardzo naprawdę fajny gołębi od kolegi Andrzeja Kinacha. No niestety szkoda, że takie coś mi się tu przytrafiło. Jest nauczka na przyszłość. No i co, no i chciałbym, po to nagrywam ten materiał, że no dla takich młodych, jeszcze niedoświadczonych jak ja, bo cały czas tu powtarzam, że jestem amatorem, nie jakimś tam mistrzem i tak dalej. Jeśli ktoś ogląda filmiki, to też proszę się w 100% nie sugerować, no bo żadnym mistrzem nie jestem. Gdzieś tam na metodą prób błędów własnych staram się uczyć.
No tutaj też już mam nadzieję, że nigdy w życiu takiego błędu nie popełnię. Jak mi się coś takiego przytrafi, będę wiedział, jak z tym walczyć, jak z tym działać. No tak jak mówię, no trochę zmyliło mnie to, że było akurat w tym czasie, jak temu gołębiowi to wyszło, było dwóch znajomych u mnie tutaj na kawie, gołębie oglądaliśmy, także mi powiedzieli, słuchaj, nie przejmuj się, że to jest ospa. Ja przez pierwsze 2-3 dni gołębiowi smarowałem to oktaniseptem chyba, albo czymś podobnym, i wtedy jeszcze nie miał w ogóle nic w dziobie żadnej narośli, dopiero po jakichś 4-5 dniach ten żółty guzek tak jakby od wewnątrz, od środka dzioba też mu zaczął wychodzić. Może jakbym to zauważył, jakby od razu wyszło, wcześniej bym to zauważył, no to tak, a później tak mówię, nie dało mi też to spokoju, ponieważ całe stado było szczepione na ospę, jednemu gołębiowi ospa wyszła, mówię, coś mi tutaj nie pasuje, no gdy się zorientowałem, to już niestety było za późno, a moją czujność już piło też to, że tak jak mówię, dodawałem tam na fejsa, chciałem się poradzić, czy to jest na pewno ospa, hodowcy też mi tam doradzali, że to jest ospa, także no wiadomo, że każdy chciał dobrze, chciał doradzić, ale no niestety u mnie to wyszło całkiem inaczej. Materiał jest, kieruję głównie po to, żeby ostrzec innych, żeby takiego mojego błędu nie popełnili. Niech się uczą na moich błędach. Ja się też uczę, że tak powiem, na swoich. No w dzisiejszym materiale, aha, no jeszcze może odnośnie tego, czym leczyłem. Leczyłem, był tylko jeden gołąb wtedy do przeleczenia. Wtedy jeszcze nie robiłem kuracji całemu stadu, to dostawał TKK tabletkę do dzioba. No i to mu fajnie mu, że tak powiem, pomogło. Nawet ostatnimi czasy byłem na badaniach, tego gołąbka z sobą zabierałem, nie miał nic, jest czysty, także no szkoda, bardzo fajny samczyk, szkoda, że tak wyszło. No zobaczcie, w dziobie może pokażemy też do środka, postaram się złapać jakość, bo widzicie, widać jak tutaj ta kość jest cała przegnita, no przegnita, przepraszam, no jak ta kość gdzieś tam została zdeformowana. Dzióbek już niestety nie wróci na swoje miejsce, no ale z tych dobrych wieści jest to, że samczyk sobie fajnie już radzi, nauczył się jeść, on tak śmiesznie, może kiedyś go tutaj pokażą, tak śmiesznie je, bo on nie dziubie normalnie, to on tak bokiem sobie zbiera ziarno, ale nadąża już za stadem, ma samiczkę, poszedł w parę, także no jeszcze cały sezon przed nim. W dzisiejszym materiale to by było na tyle. No, co mogę powiedzieć, dzięki za oglądanie, życzę wam miłej niedzieli, no i udanego sezonu rozpłodowego, pozdrawiam was, cześć.